Hej, hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już trzecim odcinku z serii Snapcraft 2, czyli... Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w już trzecim odcinku z serii Snapcraft 2, albo 43. odcinku ogólnie Snapcrafta. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, wybierzemy się w przygodę. W ostatnich odcinkach zdobyliśmy aż 3 różne mapy skarbów i chciałbym wszystkie 3 mapy odwiedzić w poszukiwaniu właśnie skarbów. Miejmy nadzieję, że uda mi się uzyskać jeden item, chociaż jeden, na którym mi bardzo, bardzo zależy. A mianowicie chodzi mi oczywiście o serce oceanu. Jeżeli to zdobędziemy, to zdobycie 8 muszli Natoliusa nie będzie raczej problemem. Potem zrobimy sobie właśnie, znajdę jakąś podwodną twierdzę, pójdziemy sobie po pryzmaryn i oczywiście będziemy mogli cieszyć się efektami, które daje nam właśnie ten artefakt z sercem oceanu. Dobrze, jestem głodny. Cóż za nowość, kto by się tego spodziewał? Mam 3 pork chopy, 3 schaby, mało, 2 chlebki, bardzo mało. 5 jabłek. Nadal mało. Samymi zupkami człowiek nie żyje. Cholera, no, ciężko będzie. No ale dobra, cóż, nie mamy raczej innego wyjścia. Musi nam to starczyć. Zrobię też sobie może chociaż jedną łopatę. Gdzie jest żelazo tutaj? Jedną łopatę, ponieważ bieda straszna z tym. To też się może przydać. No zobaczymy, w sumie to wszystko mogłoby mi się przydać. Dobra, jak najwięcej się najeść teraz. Pyk, 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 pyk. I pyk. Dobra. To mi styknie, to zostawiam. I cóż, moi kochani, z grubej rury lecimy od razu do projektu. Może jeszcze zrobię sobie jedną łódkę tak na zapas. Gdzieś jedna jest tutaj w okolicy, chociaż wiecie co, ja zrobię sobie jeszcze. Chociaż dwie łódki na zapas. Dla pewności. Bo naprawdę czasem może można się przestraszyć i zdziwić, jak mi zniknie łódka. Czemu mi sadzonki tutaj zniknęły? Wow! Zaraz, tutaj był zwykły dirt. Dirt zarósł grzybnią i sadzonka została wywalona. Dziwne. No ale tak to działa niestety. Mam 4 sadzonki tylko. Trudno, będę tam sobie po drewno latał. Albo po prostu jak już będę miał trawy, to będę sobie tutaj hodował. Dobrze, moi kochani. Gdzie jestem najbliżej skarbu? Tutaj, czyli muszę iść na drugą stronę chyba, dokładnie. I spróbujemy odnaleźć skarb. Pierwszy skarb na dziś. Ja sobie tutaj włożę tę mapkę, żeby móc, że tak powiem, sobie normalnie grać i żeby mi całego ekranu to nie zasłaniało. Tak dużo wygodniej się oczywiście gra. Coś się boję, że jednak nie będzie mi tak łatwo odnaleźć tych skrzynek, bo one zawsze są niby tak prosto ukryte, ale z drugiej strony w tak... zbyt oczywistym miejscu, że my rozkopujemy tak naprawdę wszystko wokół tej skrzynki. Efektem tego jest to, że no po prostu jesteśmy obok tej skrzynki i ją rozkopujemy dookoła. Już nieraz miałem taką sytuację na live, pamiętam chyba przez 10 minut szukałem jednej skrzynki, a okazało się, że ona jest 2 kratki ode mnie. Dziwna sprawa. Dobra, czekajcie, jeszcze kawałeczek musimy podpłynąć i to chyba będzie ta wyspa, tak? Aha, na to wychodzi. Gdzieś drugi koniec tej wyspy i tam będzie ukryta skrzyneczka. Ta wyspa? Tak, ta. Dobra, no widzicie, naprawdę blisko nas. I czy tutaj na nas czeka serce oceanu? Mam taką nadzieję, chociaż nie, to będzie pod wodą. O cholera. Dobrze, że mam Respiration 3. I pod jednym z tych dirtów. Dirtów? Nie, to są żwiry. No nie, wiem, że tutaj będzie problem mały. Jeśli jakbym miał chociaż Aqua Infinity zaklęcie, to byłoby naprawdę ułatwione. Czekajcie, może tutaj? Kurczę, to może być wszędzie i w tym właśnie jest problem. Że to niestety może być wszędzie. Dobra, na pewno w tym kierunku. O, może gdzieś tak jakby tutaj pode mną? Gdzieś tutaj? Nie. Tutaj. Tak! Udało mi się! Jest! Jest! Jest ludziska! Jest! Mamy serce oceanu! Mamy serce oceanu! Wow! Nareszcie! Udało się! Udało się, ludziska!
tak mi to zbyt podejrzanie coś wyglądało. Takie, tutaj jest żwir i takie obudowane dookoła. Coś mi tu śmierdziało i proszę, chyba słusznie. Dobra. Pierwsza mapka zrobiona, odkryta. Druga. Czekajcie, jestem... Muszę sobie kierunki świata. Tu jest zachód, czyli tu jest wschód. Czyli jeżeli tu jest zachód, to tu jest północ. Czyli ja jestem na północy, muszę bardziej się w tamtym kierunku kierować. Dopłyniemy do tej wyspy i zobaczymy, czy nam się powiększa ta kropka, bo ona jak jest mała, to znaczy, że jesteśmy daleko w miarę. Jeżeli ona się powiększa jako odrobinkę, to jesteśmy już w okolicy. Dobra, dopłynę sobie, bo widać, że ona się przesuwa. Chyba, że zrobię sobie tak, o. A nie, no, to nic nie daje. Dobra, i w tym kierunku płyńmy. Zobaczymy, co się stanie. Jak w tym kierunku trochę się zbliżę, powinienem się tak bardziej odsunąć. Dokładnie, czyli w tym kierunku muszę cały czas płynąć. W tym? Raczej w tym. Raczej wątpię, żeby to było za mną. Płyniemy, płyniemy sobie dalej. Ale fajnie, nareszcie ludziska, mam serce oceanu. Aż wysiadłem z łódki z wrażenia. Aż musiałem się napić z wrażenia. Przez to, że wysiadłem z łódki z wrażenia. Dobrze, w dobrą stronę płynę. Widzicie, kropka się powiększyła. Zaraz zacznie się, że tak powiem, generować ten teren. Czyli wychodzi na to, że muszę tak jakby środek krzyżyka znaleźć. Mamy tutaj opuszczony statek też, kurde. I delfiny skaczą. Płyniemy po drodze do tego statku, czy jak będziemy wracać może? Dobra, bo potem zapomnę, gdzie to jest, chociaż niby niedaleko naszej wyspy, pomiędzy sawanną, a właśnie biomem grzybowym. No ale dobra, jak już tutaj mam, to zajrzę. Możecie w ogóle policzyć, ile już w tym, na odcinkach zebrałem, znaczy zebrałem, ile odwiedziłem już wraków. Mi wydaje, że to już chyba jest szósty wrak mój. Coś takiego. A nie, byłem tutaj, dobra, jak już tutaj byłem, to spoko, nieważne. Ups, mała wpadka. W tym kierunku, tak, płynąć. Aha, w tym, dobra. Ominę tę wyspę i chyba zacznie mi się generować właśnie już na mapce teren. Jeszcze nie, znaczy generować, odkrywać. Generuje to mi się mapa, w sensie świat. Mapa się odkrywa. O, już. To znaczy, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Czyżby to było tutaj? Nie, trochę dalej chyba. Odrobinkę. Tak pyci, pyci. Wow, uwielbiam to, uwielbiam, to jest takie proste, niby tylko wiecie, mam mapę, płynę sobie do tego miejsca i rozkopuję teren dookoła, żeby odkryć skarb, ale jednak to jest takie fascynujące, no. Kocham to, naprawdę. W ogóle cieszę się, no naprawdę cieszę się, że mam serce oceanu. W końcu udało mi się to zdobyć. Pyk, pyk, pyk. Jakie koordynaty? Już na ponad tysiaku jestem, cholera. O, dobra. Czyli to jest tutaj. Dobrze, że tutaj jest, widzę, płytko, więc może nie będzie tak trudno z lokalizowaniem tego. Dobra, jest noc. Robi się noc, to niedobrze. O, czyli to będzie nawet na powierzchni. Czyżby tutaj? Czyżby tutaj, czy też nie? Czekajcie, jeszcze raz próbuję. Środek krzyżyka, tak jakby. Może tu, o? Co jest? Fantom! Fantom ludziska! To aż tyle czasu nie spałem? O cholera. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Chodź tu, ja cię zabiję, będę miał pierwszą membramę twoją. Membramę, nie membranę. Kurde, jeszcze to niżej może być. Niby pod wodą nie powinien mnie fantom atakować. Chyba, że się mylę. Kurcze, no. A nie, może mnie atakować. Frajer. Cholera jasna, no. Gdzie to może być? Czekajcie, może gdzieś tutaj? W sumie mi się piasek przyda, przepalę sobie go na szkło. Będę go zbierał. Oś tu, no taki cwaniaczek jesteś. Dobra, zobaczymy, kto wygra tę walkę. Walkę na śmierć i życie.
Kurde, no czemu się nie mogę stąd wydostać? Cholera jasna. Prawie. Dobra, chodźmy tutaj przed siebie. Chociaż to nie powinno być tak głęboko zakopane, ewentualnie na dwie kratki głębokości. Chociaż tu mnie fantom nie dorwie przynajmniej. Czekajcie, na pewno nie w tym kierunku. Czyli w drugim. Coś takiego tutaj może i tutaj. I pod nami powinna być skrzynka niby. Niby. Yeah, ale nie ma membramy. Szkoda, bieda. Bidak, nie wiem. To samo dotyczy z cholernej skrzynki. Skąd mam aha, kryształ pryzmarynu chyba był w skarbie, tak? No raczej tak. Piasek się oczywiście też przyda, bo zawsze z nim bida jest. Mówię wam to z doświadczenia, moi kochani. Ale to mnie teraz zastanawia, gdzie to cholerstwo może być? Tutaj może, no nie. No, w poprzednim przypadku tuż pod X-em to było. I bez problemu to zlokalizowałem, ale może teraz będzie inaczej. Może tutaj? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zawsze trzeba taki kawał rozkopywać tego. No sobie tak szedł co drugą kratkę, żeby przy całego tego terenu to nie rozkopywać. O! Jestem zaszokowany. Skrzynka, skrzynka. Ona gdzieś tu jest. Ja wam mówię, właśnie dokładnie o tym mówiłem. Rozkopujecie teren wokół. Gdzieś ta skrzynka tutaj jest blisko. Ale wy i tak nie zlokalizujecie. Bo nie. No pod sandstone to już nie występuje. Tutaj może? No nie. Bym to widział. Czekajcie, jeszcze raz. Odejdę kawałek, żeby to zlokalizować tak. O, tu jest środek, czyli gdzieś na tej linii to powinno być, ten krzyżyk. I co, tutaj? A jednak! Wow. Jestem, moi kochani, wściekły. Okazało się, że 20 minut materiału poszło się pierniczyć, ponieważ w około 12-13 minucie po prostu mój fraps postanowił się wyłączyć, ale to niestety w pewnym sensie z mojej winy, ponieważ skończyło mi się miejsce na dysku. Mam 3 odcinki nagrane na zapas, wiecie, znaczy to jest trzeci, który nagrywam, 2 poprzednie. I cóż, wychodzi na to, że kiedy odkopywałem drugi skarb, no wiecie, kiedy po prostu się klip skończył, po prostu przestało się nagrywać, a ja tego nie zauważyłem. Po prostu chciałem spojrzeć na godzinę, ile mniej więcej nagrywam, patrzę, licznik FPS-ów frapsa zrobił się żółty, nie czerwony, taki jak powinien być podczas nagrywania. A szkoda, naprawdę to mógł być świetny odcinek. Uwierzcie mi, że ja znalazłem mnóstwo rzeczy, zobaczcie w ogóle mój ekwipunek, mam aż 3 serca oceanu, diament pierwszy znalazłem, 30 szmaragdów, różne mapy skarbów. Bo jeszcze oprócz tego odwiedziłem jeden skarb, w którym właśnie znalazłem 3 serce. Ale przede wszystkim znalazłem świetnego villagera. O, mam przynajmniej membramy fantoma, fajnie. Znalazłem świetnego villagera w nowej wiosce, bo znalazłem generalnie bardzo blisko wioskę villagerów. I w niej villagera, który sprzedaje mending. Naprawdę świetną reakcję nawet miałem, jak to po raz pierwszy zobaczyłem. I to wszystko się oczywiście tylko nagrało w audio. Niestety nie mam tego zarejestrowanego w formie wideo, ale chcę wam pokazać tego villagera, gdzie on się znajduje, gdzie go schowałem i tak dalej, ponieważ no myślę, że warto, naprawdę świetne to było. Ale niestety, jak wiecie, no jeżeli coś może być fajne, no musi się spierniczyć. No niestety przykro mi, nic na to moi kochani nie poradzę. Mam 3 serca, ocean chociaż. Mógł być taki fajny odcinek, a będzie no taki średni myślę. No nic, no może mnie chociaż łapką w górę pocieszycie, moi kochani. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, czekajcie, w którym kierunku to mogło być? Mi się wydaje, że w tamtym. Bo to jest bardzo blisko. Pustynia koło mojej właśnie wyspy. Widziałem nawet z tej wioski moją wyspę, więc to bardzo blisko gdzieś jest. Kurczę, muszę się tutaj przetem tego właśnie na drugą stronę. Pyk. Jestem wściekły, naprawdę, moi kochani, jestem wściekły. Odcinek trwał już ponad 38 minut. No prawie 40. A skończył się tak naprawdę nagrywać na 12.
No wybaczcie mi, kochani, ale naprawdę ja nie potrafię. No niestety nie zaradzę, nie potrafię tego naprawić, bo się nie da, bo po prostu się nie nagrało. Czekajcie, może to w tamtym kierunku było. Jestem po prostu wściekły. Nawet nagrałem, znaczy nagrałem, prawie nagrałem fajnego delfina, który płynął i naprawdę wystrzelił chyba, nie wiem, na 50 kratek wysokości w górę. Cieszyłem się, że to zarejestrowałem. Nawet chciałem to dać na początek odcinka, bo moja reakcja też była niesamowita. Nie, nie nagrało się. Prawo Murphy'ego, jeżeli coś jest fajne, to nie, to nie może się udać. Tak, to na pewno będzie w tym kierunku, bo pamiętam właśnie, też widziałem ten statek. Czyli to gdzieś tutaj właśnie powinna być zaraz pustynia i gdzieś mniej więcej w tamtym kierunku wioska. Wioska z tym świetnym villagerem. Jestem zdenerwowany. Przepraszam was, moi kochani, ale no nic na to nie poradzę. Moja wina jednak mimo wszystko to jest moja wina. Dokładnie, jest tutaj pustynia też. Taki fajny odcinek mógł być. Czekajcie, czy ja w tym kanionie coś zauważyłem? Jakiś stateczek może zatopiony? Nie, czekajcie, gdzie ta... Nie, tam dalej będzie chyba pustynia. Nie, wydawało mi się, tam po prostu jest tak, takie są skały jakby. Okej, w tym kierunku. Zaraz powinna się jakaś pustynia nam chyba pojawić. Chyba. No chociaż zaprezentuję wam, moi kochani, tego villagera, który mnie tak naprawdę ustawił już do końca gry. Jeśli chodzi o amending. Troszeczkę drogo jest, ale ważne, że jest. No czekajcie, to jest ta pustynia, czy jeszcze dalej? Szukajmy, szukajmy, płyńmy dalej. Tak, dokładnie, widać tę wioskę, fajnie, tak w oddali. Oh. Jestem wściekły. A już dawno miałbym skończony i nagrany ten odcinek, no ale cóż. Nie może być dobrze, moi kochani. Pamiętajcie, że nie może być dobrze. Chociaż na koniec odcinka wrzucę wam może moją reakcję na tego villagera z Mending. Żebyście słyszeli, jak się ucieszyłem, że go znalazłem. Bo to naprawdę chyba było bezcenne. Znaczy, tak mi się wydaje. Nie wiem. Nie słyszałem jeszcze tego, ale wiem, jak zareagowałem. Dokładnie, tutaj schowałem tego villagera. Patrzcie to. Patrzcie to, moi kochani. Za 26 szmaragdów Mending. To jest mój najcenniejszy villager i ja po niego kiedyś przyjadę tutaj, przypłynę. Może się przy okazji rozglądnę. O, to jest chyba kartograf, tak? Czy nie? Tak, niestety. Tu znalazłem obsydian w tej skrzyneczce u kowala. No niestety nic ciekawego już nie zostało. Bieda. Bieda umysłowa w moim przypadku związana właśnie z niezwolnieniem miejsca na dysku. Szkoda. Po prostu wielka szkoda. A 3 skarby odwiedziłem. W sensie te zakopane skrzynki, 3 ruiny, 2 zatopione statki. I nie mogłem tego uwiecznić. Szkoda. No nic, moi kochani. Już chyba mi się nawet nie chce nagrywać z nerwów. Pójdę, po prostu już zmontuję ten odcinek jeszcze i nastawię rendering 2 poprzednich i wrzucę na jutro pierwszy odcinek serii Snapcraft 2. Zobaczcie mi, kochani, mam nadzieję, że przy kolejnych odcinkach takich wpadek nie będzie. No nie może być. Musi być teraz już tylko i wyłącznie dobrze. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Może jeszcze jutro, na pewno jeszcze jutro w odcinku właśnie ze Snapcraft. 4. odcinek 2. sezonu, 404 ogólnie. Do usłyszenia jutro, trzymajcie się i hej!